Otwieram cały kalendarz adwentowy Nivea. Jak zwykle w opisie znajdziecie najtańsze linki do tego kalendarza. Tam również zostawiam namiary na sweterek z kołnierzykiem, który mam dzisiaj na sobie. Adventskalender, czyli w języku niemieckim kalendarz adwentowy, czas na okienko pierwsze. Zapłaciłam za niego 245 zł, co daje średnio w przeliczeniu 10 zł za okienko. Mamy tutaj plastry oczyszczające pory w różnych kształtach na nos, na czoło, na brodę. Bardzo ciekawa sprawa. Numer 2, ja wcześniej nie widziałam czegoś takiego, no i właśnie dlatego też zaznaczyłam, że to jest po niemiecku tutaj. Dlatego, że mamy kosmetyki, które nie są normalnie też dostępne u nas, mimo że ja kupuję go na polskiej stronie. Tutaj jakaś saszetka, w środku koperta, a w kopercie bardzo ładna bransoletka. No mimo że ja wolałabym tutaj kosmetyki, ale jak mówię, podoba mi się ona. Numer 3, podali również, że wartość tych kosmetyków to jest 600 zł, więc myślę, że całkiem spoko. I tutaj w trzecim okienku mamy kultowy, klasyczny kremik Nivea, ale zobaczcie, w jakim fajnym zimowym opakowaniu. Ja nie widziałam takich limitowanych edycji, oprócz tych tęczowych. Więc niby taki zwyklak, niby klasyk, ale w innym opakowaniu. Czas na numer 4. Czy macie swój ulubiony produkt z Nivea? Czy jest coś takiego, co kupujecie? Ja to zauważyłam, że w różnych krajach są różne produkty i w Azji w ogóle, jak jest rozbudowana Nivea, jeżeli chodzi o filtry do twarzy. Naprawdę ciekawe rzeczy. I tutaj mamy płyn micelarny. Płyn jest z kompleksem aminokwasów i odpowiedni dla skóry wrażliwej. Pojemność to 100 ml i przechodzimy od razu do okienka z numerem 5. Jak widzicie, tutaj jest podwójne zabezpieczenie, ponieważ jest pierwsze okienko i drugie, więc nic nam nie wypadnie. Czy to kolejny gadżet? Zaraz zobaczymy. A zawartość to jest spinka do włosów. Wykończenie bardzo ciekawe, ponieważ jest to jakby taka, nie wiem, masa perłowa. Dość duża ta spinka, ale wydaje się, że będzie konkretna i mocno trzymała włosy. Numer 6. No mam nadzieję, że teraz zobaczymy więcej kosmetyków, bo już trochę gadżetów było. O, i tutaj kolejne opakowanie. Jest to produkt z filtrem 15. Jest to krem na dzień, 24-godzinne nawilżenie z witaminą E. Taki oto kremik i to właśnie oznaczenie LSF15, to jest ten filtr, tak jak u nas SPF. Ja bardzo sobie chwalę, jest jeden taki bardzo dobry filtr z Nivea i kupowałam go właśnie na początku w Niemczech i chyba jest gdzieś tam dostępny w internecie, więc go podlinkuję Wam. To jest taki bardzo, bardzo fajny, nietłusty. I tutaj jest saszeteczka Bye Bye Dry Skin, czyli coś, co będzie nam nawilżało. Mamy tutaj maseczkę, która ma zawierać olej z migdałów oraz miód, więc jak najbardziej będzie to mocno nawilżające. Tutaj dwie saszetki po 7,5 ml. I numer 8. Pytacie mnie, czy będą wyjazdy do Niemiec po kalendarze? Oczywiście, że tak. Więc spodziewać się na pewno takich filmów, jak tego kalendarzy tam się pojawią w sklepie. Tutaj mamy akurat krem do pielęgnacji na noc. Również tutaj jest 24-godzinne nawilżenie. Pojemność tego kremu to 50 ml i bardzo mi się podoba, że to jest wersja delikatna, bezzapachowa. Dobrze, i numer 9. Teraz tak patrzę, przyglądam się tym numerom, bo wczoraj tak się dziabnęłam, pomyliłam. Kto oglądał film, to wiedział, jak skakam po numerkach, ale dzisiaj już chyba jest lepiej. Kolejna saszetka. Powiem Wam, że średnio mi to leży, żeby było dużo tych saszetek, ale widzę, że te kolejne okienka są o wiele większe, więc jest tutaj lusterko Nivea. No właśnie mówię, że większe i tą dziesiątkę sobie oglądam obok, bo naprawdę jest gigantyczna. Takiego okienka jeszcze tutaj nie było. I sprawdźmy zawartość. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Jakaś pomadeczka. No właśnie, u nas pomadki z Nivea nazywają się Nivea, a w Niemczech Labello. Tworzę pomadeczkę. Ona jest z witaminą E oraz olejkiem migdałowym, więc będzie nawilżająca, ale również ma kolor taki nudziakowy. Numer 11 również jest to pokaźne okienko. I mamy antyperspirant w kulce, fresh flower wersja, informacja o 48-godzinnej ochronie oraz 0% aluminium. Ja lubiłam zawsze te antyperspiranty z Nivea, dobrze mi się sprawdzały, ale teraz chciałabym się przestawić na coś bardziej naturalnego, więc jeżeli macie ochotę coś polecić, to z chęcią przyjmę. Wow! Nawilżające mleczko, również tutaj mamy olej migdałowy i witaminę E. No dobra, tutaj pojemność to jest 75 ml. Otworzyliśmy całą stronę pierwszego kalendarza i przejdźmy na drugą. Co tutaj się będzie kryło? Proszę bardzo. Wow,
fajna kolorystyka. Fajna grafika, Niwa zawsze umie ładnie zrobić kalendarz. I numer 13. W środku kolejna saszetka. Patrzę po kształcie, że nawet spodziewam się, co to może być, ale w ogóle ciężko to wyciągnąć. Ja myślę, że to będzie pilniczek. No, ale oni chociaż mają te szklane, nie wiem, czy wy lubicie, ja wolę jednak te papierowe. Ale no może bardziej prestiżowo, że tak powiem. 14. Ach, te jarmarki. Dobrze, że mieszkam we Wrocławiu, to mam fajny jarmark pod nosem. Tak jakoś nie miałam ochoty teraz na te jarmarki, ale jak zobaczyłam piękną grafikę, to mi się wybrała. Kolejny krem na dzień tym razem. Super, dużo kremów. Duże produkty, jak widzicie, nie próbki. Tym razem jest to kosmetyk do skóry suchej z dodatkiem oleju migdałowego. 15 filtr. I numer 15 teraz przyszło nam otworzyć. Oj, przestraszałam się, że to będzie znów saszetka, ale pomadka. Dziwne, bo zazwyczaj były te pomadki, wiecie, opakowane w te kartoniki. A tutaj po prostu, może dlatego, że to jest ta zwykła, oryginalna. Także bez kolorku nawilżająca po prostu pomadka. I numer 16. Czy będzie świeczka Nivea w tym kalendarzu? No, na pewno nie w tym okienku. Mamy tutaj jakiś kartonik. Nie wiem, zadziwia mnie to trochę. Sznurek. Okej, to są po prostu zawieszki do prezentów. No ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ten design, ale wiecie, wolałabym kosmetyki. Numer 17. Jeśli chodzi o prezent, to ja planuję sobie w tym roku taki wypasiony prezent sprawić i na pewno będę Wam pokazywać. Więc taka tutaj zapowiedź. Kurczę, w drugą stronę mi się to otworzyło. Będę nagrywać filmy. Dobrze, lecimy tutaj sobie z kolejną tubeczką i mamy krem Nivea Soft. On zazwyczaj pojawiał się w słoiczku, ale tym razem jest w tubce 75 ml. Tutaj mamy witaminę E oraz olej jojoba tym razem. 18, ogólnie krótko mówiąc, u mnie świątecznie, no to będzie się działo, coś nietypowego. W 18 mamy kolejną saszeteczkę. Tym razem jest to taka maseczka na dzień dobry i jest tutaj odświeżający aloes oraz witamina E. Również tutaj dwie sztuki. Numer 19. W sumie Nivea. Teraz wiadomo, że dużo marek wypuszcza swoje kalendarze adwentowe. My się zauważyli, że to jest po prostu szał na to. Ale Nivea to był jeden z takich pierwszych kalendarzy, który miał swoje... No, który wypuszczał kalendarze. Myślałam na początku, że to będą dwie rzeczy, bo ten papier nam się zaklinował, nie wiem czy widzieliście. I mamy tutaj gumkę typu scrunchies, więc gumka, wykorzystamy ją, ale czy to jest jakaś rewelacja? No wiadomo, że nie. 20. Dobra, tutaj chyba będzie coś większego, więc obstawiam, że będzie kosmetyk. No jak widzicie, mam jeszcze 4 okienka do końca, ale kalendarz w dalszym ciągu jest bardzo ciężki, więc na pewno będą tutaj kosmetyki. A w środku mamy duże opakowanie chusteczek, 3 w jednym. Można tutaj zmywać mi makijaż oraz również mają być pielęgnacyjne do skóry wrażliwej, bezzapachowe, więc też fajnie i bez alkoholu. 25 sztuk. Dobra, to mi się to przyda przy otwieraniu kalendarzy, wiecie, jak sobie testuję, słoczuję, więc jak najbardziej. I numer 21 nad nami tutaj się znajduje. A w środku kolejny kosmetyk, to jakaś karteczka dołączyli. Co to jest? Z kartką to nie wiem o co chodzi, ale wiadomo, że najbardziej interesują nas kosmetyki, więc tutaj mamy Nivea Care, 24 godziny nawilżenie i co mi się spodobało, że bardzo szybko się wchłania. Ja bardzo lubię produkty, które szybko się wchłaniają. 50 ml, czyli ponownie jest to pełnowymiarowa pojemność i numer 22 przed nami, a w środku znajduje się płyn do demakijażu oczu, więc powinno być to coś bardziej delikatnego i tutaj mamy witaminkę B5. 125 ml i 23. Otwieramy, słuchajcie, jarmark do końca. Co tutaj będzie się znajdowało? Również okienko gigantyczne, można by rzec. I w środku jest kremik Nivea, a co innego, ale tym razem jest to krem do rąk. 3 w jednym, też bez alkoholu. Nie wiem, dlaczego miałby być tu alkohol. I tutaj jest antybakteryjna formuła, ok, 75 ml. No dobra, lecimy teraz do ostatniego okienka. Tutaj lekko, słuchajcie, jak widzicie, coś wystaje, ale nie podglądałam, po prostu coś musiało się w trakcie otworzyć. Bardzo fajnie, coś dużego. Wow,
No takiego wielkiego kosmetyku się tutaj nie spodziewałam i jeszcze takiego nie znam. A tutaj pojawił się peeling do mycia twarzy z algami. Pojemność to jest 150 ml. Więc starczy na pewno na długo. I oto podsumowanie tego kalendarza, naprawdę wygląda bardzo okazale. Z tych gadżetów to było sztuk 6. Przyczepiłabym się tutaj może do lusterka oraz do tych zawieszek, ale reszta jak najbardziej do wykorzystania. Więc uważam, że naprawdę spoko wypadł. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. Z tymi kalendarzami prawda jest teraz taka, że są coraz droższe, więc uważam, że jeżeli taka cena jest około średnio 10 zł za okienko, to jest naprawdę w porządku, więc czekam na wasze opinie. Ja przypominam, że codziennie dodaję linki z otwieraniem linki. Linki do filmów właśnie tutaj wam się wyświetlają. Codziennie dodaję filmy z otwieraniem kalendarzy, więc zapraszam was do nadrobienia zaległości. Widzimy się jutro. Buźka. Pa, pa.